drodzy Państwo, przechodzimy do konkretnych tematów, które może konkretny temat to był, tylko bardziej przechodzimy do konkretnych zagadnień, które są związane wprost z refleksją bioetyczną. Na początek temat, który jest tematem bolesnym, trudnym i myślę, że dla nikogo nie jest to temat, który chciałby, że tak powiem, kontynuować w takich rozmowach zwykłych, codziennych, przy obiedzie i tak dalej. Ja nazwałem ten wykład celowo takim zagadnieniem psychopatologia zła. Za chwilkę wytłumaczę, skąd jest ten wątek, jakby to zagadnienie, to takie zestawienie, byśmy powiedzieli. Na początku zadaję takie pytanie, co to jest w ogóle pedofilia, bo słyszy się różne takie stwierdzenia, że ktoś był pedofilem, że ktoś dokonał takiego czynu, a tak naprawdę na przykład to nie była w ogóle pedofilia, tylko czyn pedofilski. I to nie umniejsza jego ogromu zła, ogromu cierpienia, osoby skrzywdzonej i tak dalej. Ja na początku chciałem powiedzieć, że tutaj w ramach tego wystąpienia postaram się troszeczkę ukraść czas, który mieliśmy, jak to jest zawsze na konferencjach, kto jeździ na konferencję wie, że nigdy grafik nie jest dochowywany, więc nie czuję się jakoś szczególnie winny tego, ale postaram się powrócić do tej drogi naszej. Natomiast będę używać sformułowań takich jak wykorzystanie seksualne, a nie nadużycie seksualne. Bo w ogóle człowieka nie wolno używać. Ja wiem, że w nomenklaturach na przykład dotyczących wykorzystania seksualnego dzieci w różnych dokumentach Kościoła, o czym też będę mówić dzisiaj, pojawia się sformułowanie nadużycie. Nie będę go używać nie z racji poprawności politycznej, od razu chcę powiedzieć, tylko dlatego, że człowieka w ogóle nie wolno używać, ani nadużywać. Nie będę używał sformułowania nieletni, tylko będę używał sformułowania małoletni, ale to pan mecenas wyjaśni dokładnie później dlaczego. Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich mówi o osobach, które są niepełnoletnie i które popełniły jakiś czyn o charakterze karalnym. Je wtedy nazywamy nieletnimi. Małoletnimi jesteśmy każdy z nas do 18 roku życia i tu mówimy o ochronie osób małoletnich. Rzadko będę używał słowa ofiara. Nie dlatego, że ktoś mi tego zakazał, tylko z innego powodu. Rozmawiając z osobami skrzywdzonymi, ja doświadczam też z ich strony ogromu niepojętej, paradoksalnej czasami siły. I raczej staram się nie używać tego sformułowania, chociaż pewnie jakoś ono pojawi się, raczej będę mówić o osobach skrzywdzonych, osobach zranionych też, co na przykład w różnego rodzaju środowiskach Kościoła katolickiego się pojawia, moim zdaniem bardzo zresztą adekwatnie. Na początek będzie sformułowanie, będzie zagadnienie dotyczące w ogóle tego, czym jest pedofilia. Od razu jak doktor Łukasz Cichocki będzie słyszał, że bajdurze jakoś, to niech jako psychiatra tutaj krzyczy non possumus czy jakieś takie rzeczy. Dalej będziemy mówić o tym, kim jest sprawca, kim jest osoba skrzywdzona i właśnie tutaj jest ten zwrot ofiara, który czasem będzie się pojawiać. Pytanie, jak chronić dzieci, przepraszam, pozostałości COVID-u. I Kościół wobec wykorzystania seksualnego dzieci to już będzie w kolejnej części, to już będziemy w następnej części o tym rozmawiać. O co chodzi w tym slajdzie? Chodzi przede wszystkim o to, że wyniki badań, wyniki analiz społecznych, sondaży, także sondaże, w których ja miałem okazję brać udział, wskazują, że w naszym środowisku, w grupie nas, prawdopodobnie, nie mówię tutaj, choć być może też, jest ktoś, kto doświadczył krzywdy. Kto doświadczył krzywdy właśnie w sposób dotyku, którego nikt nie miał prawa wykonać. Nikt nie miał prawa zdecydować się na taki dotyk wobec osoby małoletniej, wobec dziecka, czy też wobec osoby, która nie jest w jakiś sposób samodzielna, która nie ma siły, by powiedzieć nie, nie ma takiej pozycji, by powiedzieć nie. Miałem takie doświadczenie jakiś czas temu, byłem na takim wyjeździe i obok mnie, jak się okazuje, usiadła radosna, fajna, operatywna dziewczyna i gadamy sobie. Ona mówi, no słuchaj, a czym się ty zajmujesz? No i mówię, że jestem wykładowcą akademickim, a że od pewnego czasu jestem też urzędnikiem państwowym, który zajmuje się właśnie problematyką wykorzystania seksualnego dzieci, ochroną dzieci przed wykorzystaniem seksualnym, podaję dokładne miejsce pracy, komisji. I ona nagle zrobiła się blada. Nagle okazało się, że jest osobą, która doświadczyła potwornej przemocy seksualnej w dzieciństwie. I to było, wiecie, takie spotkanie, które potem, ponieważ to był taki zorganizowany wyjazd, my wiele razy, ja, moja żona, z nią, z jej mężem rozmawialiśmy o tym. I to było takie zaskoczenie dla mnie, że ja na wyjeździe, którego w ogóle się nie spodziewałem, spotkałem osobę, która doświadczyła tego typu krzywdy. Pedofilia jest
psychiatrzy, psycholodzy kliniczni, psychoterapeuci powiedzą, że jest to parafilia, tak? Że jest to tego typu sytuacja, w której ktoś doświadcza satysfakcji, pewnej realizacji i radości, z jego perspektywy jest to radość. Radość doświadczenia seksualnego wyłącznie w kontakcie z osobami, które są małoletnie. Wyłącznie z osobami, które nie doświadczyły jeszcze procesu dojrzewania, które są na tym etapie. Mamy różne etapy, można powiedzieć, pewnego zjawiska, jakim jest pedofilia, ale mówimy tutaj o konkretnym zaburzeniu. I ktoś powie, że to jest jakieś usprawiedliwienie, bo ktoś był chory. Nie, to nie chodzi teraz o usprawiedliwienie, nie chodzi o tego typu działania. Chodzi o stwierdzenie, że klinicznie rzecz ujmując mamy człowieka, który nie doświadcza satysfakcji seksualnej, który odczuwa wyłącznie potrzeby seksualne skierowane w określoną grupę wiekową osób. I mamy tutaj, jak widzicie, dwa zjawiska, jak hebefilia, czy jak efebofilia, gdzie mówimy o pewnej relacji, gdzieś ktoś poszukuje wyłącznie tych osób. Najbardziej znane polskie przypadki osób posiadających rozpoznanie pedofilii to są właśnie osoby, które nie doświadczały satysfakcji seksualnej w kontakcie z osobami dorosłymi, nie miały czegoś takiego. Tu od razu chcę zwrócić uwagę na jedną bardzo ważną rzecz. Pedofilia nie jest chorobą psychiczną. Polska nomenklatura ustawowa, polskie ustawodawstwo, polskie prawo, mówiąc po ludzku, odróżnia chorobę psychiczną od zaburzenia psychicznego. Choroba psychiczna, to jest w ogóle pewien problem w dyskusji prawników i medyków, z którym ja też się gdzieś tam w pracy naukowej i zawodowej stykam. W chorobie psychicznej my musimy mieć coś dodatkowego. Ja zawsze podaję, że to dodatkowe jest to, że ja widzę tutaj Angelinę Jolie, a tutaj widzę Brada Pitta, a ja jestem ich mediatorem w sprawie rozwodowej. Ja jestem o tym przekonany, że oni teraz się kłócą, a jestem świetnym mediatorem i dostanę mnóstwo forsy, bo oni mieszkają na terenie Hollywood, prawda? Ale to jest tak, że ja jestem o tym przekonany. To jest moje doświadczenie. Ja całym sobą jestem o tym przekonany. Ja jestem przekonany poza tym, bo miałem wczoraj rozmowę z szefem tutaj tego miejsca, z księdzem misjonarzem, że teraz ksiądz misjonarz o mnie mówi, Kmieciak jest głupi, bo ja na niego krzywo spojrzałem. Ja mam oczopląs i zawsze na ludzi krzywo spoglądam, to tak wynika od urodzenia, ale jestem przekonany, że ksiądz, przeor, rektor, czy jaką tutaj ma funkcję, jest teraz cały zaangażowany w to, żeby mnie obgadywać. To jest urojenie wtedy. To pierwsze będzie omamem słuchowym, wzrokowym i tak dalej, a to drugie będzie urojeniem. To jest choroba psychiczna. To jest stan pewnej psychozy, objaw psychotyczny, jak mówi jedna z polskich ustaw, nie wnikając już w szczegóły. Zaburzenie psychiczne będzie czymś innym. I to jest właśnie, pedofilia jest zaburzeniem psychicznym, czyli pewnym utrwalonym działaniem, które mamy w sobie, które jest bardzo mocne w nas. Tak? Wykorzystanie seksualne, to jest fragment, zrzut ekranu z filmu Nie tylko nie mów nikomu, tylko Zabawa w chowanego braci Sekielskich. No, nie jest tajemnicą, że jest to skryta w dłoniach twarz pana Jakuba Pankowiaka. Podaję przykład to jest w ogóle fragment bardzo poruszający zresztą rozmowy, gdzie mówimy o tym, że pedofilia nas oburza i słusznie. Zachowania pedofilskie powinny nas oburzać. Jest to jak najbardziej zrozumiałe. Skrzywdzone są osoby bezbronne. Tak, są to osoby, których relacja ze sprawcą zawsze wynikała z pewnej dysproporcji ewidentnej. Mamy niedowierzanie, ale także wstyd. Bo wielokrotnie jest tak, że osoby nie mówią o tym, dlatego że się tego wstydzą. Albo że sprawca doprowadził do tego, że one cały czas się czują winne. I mamy też sytuację, w której mamy konsekwencje na całe życie. W których ktoś, mając lat 50, 60, wraca do tego. I nie wraca dlatego, że sobie to wyobraził, tylko wraca dlatego, że cały czas tego boli. Ja też nie powiedziałem o tym na początku, mówiąc o tego typu zagadnieniu, bardzo często wypowiadają się różni eksperci. Ja nie jestem seksuologiem i wypowiadam się na temat pedofilii z perspektywy przede wszystkim też moich doświadczeń jakichś zawodowych, ale przede wszystkim też naukowych, bo od momentu, kiedy 15 lat temu dokładnie zacząłem pracę jako rzecznik praw pacjenta szpitala psychiatrycznego i wykonywałem ją przez blisko 10 lat. Wielokrotnie spotykałem się na oddziałach psychiatrii dziecięcej czy psychiatrii młodzieżowej z osobami, które znajdowały się tam albo pośrednio, albo bezpośrednio w wyniku doświadczenia tego typu przemocy, tego typu sytuacji. I gdy mówimy o ochronie zdrowia psychicznego dzieci, a tym się zajmuję naukowo od tego czasu, niestety coraz częściej mówimy o sytuacji, w której dziecko doświadczyło krzywdy i niekoniecznie ma zaburzenia psychotyczne, jak powiedziałem, te urojenia i omamy, ale jako osoba skrzywdzona jest tą osobą właśnie dlatego, że ktoś
potwornie ją skrzywdził w sposób, który nie powinien nigdy mieć miejsca. Psychopatologia i zło. No właśnie, zło. Jesteśmy na spotkaniu Akademii Bioetyki. Etyki, czyli mówimy coś o czymś, co jest dobre i coś, co jest złe. Prawda? W sposób generalny, obiektywny, sprawdzalny. Wiktor Osiatyński kiedyś w trakcie jednego ze spotkań, żyjąc już z całą pewnością wybitny znawca zagadnień dotyczących praw człowieka, w wielu kwestiach się z nim zupełnie nie zgadzałem, miałem okazję słuchać jego wykładów na jednej ze studiów. On kiedyś w rozmowie bodajże z profesorem Adamem Bodnarem, z byłym rzecznikiem praw obywatelskich w Radiu Tok FM, a więc no, nie jest to najbardziej, byśmy powiedzieli, katolicka rozgłośnia w Polsce, prawda? Z całą pewnością. Pozdrawiamy wszystkich dziennikarzy oczywiście i takiego i innego radia. Ale powiedział coś takiego doktora Bodnara. Wie pan, ja spotkałem się z obiektywnym złem. Nie jestem człowiekiem religijnym, pamiętam o tym, on mówił. Nie jestem człowiekiem, który w jakiś sposób jest osobą religijną. Ale w Bośni i Hercegowinie, gdy byłem na takiej misji z komisarzem praw człowieka bodajże, ja spotkałem się z obiektywnym złem, z efektem obiektywnego zła, krzywdzenia ludzi. Mówimy tutaj o czymś, co jest właśnie pewną psychopatią, czyli czymś, co to zło jest efektem pewnych zachowań, byśmy powiedzieli, o charakterze zaburzenia osobowości, psychopatii, sytuacji, kiedy ktoś chce sprawić drugiemu człowiekowi ból i cierpienie, dlatego że dla niego jest to obiektywna wartość, coś pozytywnego. Tutaj mamy różnego rodzaju, na wykładzie zawsze musi się pojawić jakieś cytowanie amerykańskich badaczy. Tak, amerykańscy naukowcy wiadomo, że jak coś odkryją, to wiadomo, że trzeba ich cytować. Ale fakt jest faktem, że rzeczywiście amerykańscy badacze, o czym pisze w swojej wybitnej książce polski badacz, profesor Kazimierz Pospiszyl, od dawna, pierw włoscy badacze, potem amerykańscy, zwracają uwagę na to, że istnieje coś, co możemy nazwać pewnymi zachowaniami, które są zachowaniami o charakterze niedostosowania społecznego, pewnych zachowań, które prowadzą do zła, do konkretnych efektów zła, prawda? Były orzeczenia sądowe w Ameryce, gdzie na przykład, to już pani doktor Castaneda jako genetyk bardziej powie, ale gdzie uważano, że na przykład zaburzenie w obszarze chromosomu może doprowadzić do występowania zachowań całkowicie antyspołecznych, co powoduje, że kogoś de facto trzeba uznać za niepoczytalnego permanentnie. Niepoczytalnego nie z perspektywy psychiatrii, ale z perspektywy zachowań społecznych. Ja sam pamiętam na resocjalizacji, jak studiowałem, jak profesor Piotr Plichta opowiadał nam o zjawisku niedostosowania społecznego i w 2003-2004 roku puszczał nam kasety wideo na temat tego, jak się poddaje terapii sprawców na przykład seryjnych morderstw. Jak się uświadamia im tak naprawdę, co oni dokonali. Początkiem resocjalizacji jest to, co Kolberg by nazwał treningiem rozwoju moralnego, czyli uświadomieniem, że istnieje coś takiego jak zło i dobro. No ale właśnie, Kazimierz Pospiszyl zwraca uwagę, że zdarzają się czasami, na sali chyba neurologa nie ma, ale myślę, że herezji nie będę głosić, zdarzają się takie sytuacje, gdzie mamy zaburzenia w jakimś obszarze, nie wiem, płatów czołowych, czy innym obszarze mózgu, rozwoju mózgowego i dochodzi do sytuacji, gdzie ktoś podejmuje nagłe, niespodziewanie dla społeczeństwa i środowiska zachowania patologiczne, jakieś złe zachowania. Ale u tego człowieka występuje coś, co nazwiemy wyrzutem sumienia. On mówi, ja nie powinienem czegoś takiego zrobić. To jest złe. U psychopaty, u kogoś, kto chce skrzywdzić drugiego człowieka, nie ma wyrzutów sumienia. Nie ma czegoś takiego właśnie jak pewna refleksja, to co zrobiłem jest złe. Jesteśmy w Krakowie, a Kraków dla mnie to jest Antoni Kępiński, profesor Antoni Kępiński. Postać dla mnie fundamentalna, jeśli chodzi o refleksję etyczną w psychiatrii. Nie miałem prawa znać profesora Kępińskiego, bo zmarł przed moimi narodzinami, ale czytając jego książki, zajmując się psychiatrią, widziałem człowieka, który sam doświadczył ogromu potwornego zła. I podobnie jak pani profesor Wanda Pułtawska, także psychiatra, o czym niestety często niektórzy zapominają, zwracając tylko uwagę na jej relację zawodową z świętym Janem Pawłem II, a to jest świetna psychiatra, która 60 parę lat pracowała jako psychiatra. Tych dwoje badaczy zwracało uwagę na fakt obiektywnego zła, ale Kępiński zwrócił uwagę, badając osobowość Rudolfa Hessa w badaniu historycznym, że ten człowiek stawał się zły. Niedoszły ksiądz, Rudolf Hess, komendant obozu Auschwitz-Birkenau, miał być księdzem. Nie został księdzem dlatego, że prawdopodobnie kapłan, u którego się spowiadał, zdradził tajemnicę spowiedzi. I nagle on w kolejnych komandach SS staje się bardzo, bardzo złym człowiekiem. Mówię trochę dziecinnie, mam świadomość tego. Ale to jego zło było paradoksalne. Bo Kępiński właśnie mówi, że Hess z jednej strony potrafił być bardzo miły i serdeczny dla swojego ogrodnika, nomen omen Polaka, a z drugiej strony był wściekły na swoich podkomendnych, mówiąc wprost, dlaczego eksterminacja, zabijanie
on zresztą nie używał takich słów, bo to nie była dla niego eksterminacja. Tylko dlaczego nasza akcja zabijania Żydów idzie tak wolno? On tydzień się spowiadał przed śmiercią podobno. Natomiast mówi o tym, że to jest takie wchodzenie w zło. Zło, władza, agresja, panowanie nad kimś, wysokie zapotrzebowanie na stymulację, a jednocześnie coś, co byśmy powiedzieli, że nie da się wyleczyć. Profesor Heitzman, szef Instytutu Psychiatrii Sądowej, w Instytucie Psychiatrii, Kliniki Psychiatrii Sądowej w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, zwraca uwagę, że zła nie leczy się elektrowstrząsami. On to powiedział w momencie, kiedy wchodziła w życie polska ustawa Lex Trynkiewicz, zwraca uwagę na to, że ludzi z tak zaburzoną osobowością trzeba określić mianem ludzi, obiektywnie rzecz biorąc, złych, na co nie ma lekarstwa. Podaję tutaj Państwu taki slajd z filmu Czas zabijania. Jest taka książka Johna Grishama, pierwsza książka jego w ogóle. On był adwokatem wziętym gdzieś tam na południu Ameryki, ale zaczął pisać beletrystykę i usłyszał o takiej sytuacji na południu Ameryki, gdzie 8-letnia dziewczynka została brutalnie zgwałcona przez dwóch mężczyzn. I on zwraca na to uwagę. On zwraca bardzo mocno uwagę na to, że w tej książce, potem w filmie z Samuel L. Jacksonem i z Matthew McConaughey i Sandrą Bullock, gdzie widzimy nie tyle dwóch pedofili. Ci dwaj przestępcy nie byli pedofilami prawdopodobnie. Byli osobami, które uznały, że czarnoskóre dziecko można po prostu zabić, zgwałcić, można mu zrobić krzywdę, prawda? Jeżeli mówimy o sprawcy czynu, to nie jest to najczęściej postać taka, jaką operowano w medialnych przekazach dotyczących, nie wiem, Mariusza Trynkiewicza czy Leszka Pękalskiego, prawda? Mówimy o bardzo, bardzo różnej grupie osób. Nie każdy sprawca czynu pedofilskiego jest jednocześnie pedofilem. W większości przypadków wyniki badań wskazują na to, że mówimy o tak zwanym czynie zastępczym. Czynie, gdzie ktoś pod wpływem alkoholu, pod wpływem pewnego rodzaju impulsu, pod wpływem chęci dominacji nad drugą osobą, to się działo w Buczy, o czym mówił dr Tomasz Terlikowski, również gwałty, również morderstwa dzieci, nie były zapewne czynami masowej grupy pedofili, tylko ludzi, którzy w totalnie patologiczny sposób chcieli zapanować nad drugim człowiekiem. Co jest ważne, jeżeli chodzi o kwestię zaburzeń parafilii, to przede wszystkim jest to, jak wspomniałem, zaburzenie, a nie choroba. Rozpoznanie jest to często w następstwie czynu badanej przez biegłego. Mamy tutaj te trzy etapy, o których widzicie, drodzy Państwo, które widzicie, czyli fantazje erotyczne z udziałem dzieci, utrzymywanie się co najmniej pół roku, realizacji fantazji, brak chęci kontaktu seksualnego z osobą dorosłą. Te osoby nie odczuwają takiego zapotrzebowania. Mamy, można powiedzieć, bardzo różne źródła, czyli brak dojrzałości, brak zaburzenia w zakresie rozwoju psychoseksualnego, jeśli chodzi o tego typu czyny. Mamy, biegli oceniają to w sposób odpowiedni, prawda? Jeżeli chodzi o tego typu czyny, mamy również zaburzenia w postaci uzależnień. Wiele z akt, które w ramach jednego z badań, ja przynajmniej też analizowałem i badałem, to były na przykład działania, przypominam sobie sytuację mężczyzny, który dokonywał pewnych niedotykowych czynów o charakterze pedofilskim poprzez zachowanie ekshibicjonistyczne, już nie ma co ich teraz jakoś szczegółowo opisywać, ale był to człowiek pod wpływem alkoholu, który fontannie zdecydował się, żeby obnażać się przed dziećmi, albo, nie wiem, dziadek, który był pod wpływem alkoholu, który zdecydował się skrzywdzić po prostu w sposób incydentalny, byśmy powiedzieli jednorazowy, albo swoją wnuczkę, albo koleżankę swojej wnuczki w ten sposób. Mówimy też o współwystępowaniu innych zaburzeń psychicznych, ale to już jest domena, bym powiedział, psychiatrów, nie będę w to bardziej wchodził. Mówimy o przede wszystkim podejmowaniu kontaktu właśnie sprawców o charakterze preferencyjnym, czyli mówimy o sprawcach, którzy nie potrafią podejmować tych działań seksualnych z innymi osobami i nie czerpią z tego zachowania seksualnego żadnej przyjemności. Czytałem ostatnio życiorys Mariusza Trynkiewicza. Mówię o jego postaci w sposób bezpośredni, ponieważ sąd na to też wyraził zgodę już wiele, wiele lat temu. I ten człowiek, gdy się spojrzy na jego życiorys, to ten człowiek cały czas dążył do kontaktu seksualnego z dziećmi. Cały czas ten kontakt był. Na pierwszy jego czyn udokumentowany to jest przepustka z wojska. Jest na przepustce w wojsku, zresztą trafia potem do Kliniki Psychiatrii Sądowej w Łodzi. Profesor, znany mi profesor, podejmuje wobec niego badanie w latach 80. Potem kolejny tego typu czyn, kiedy jest recydywa, on odbywa wyrok bodajże 2 lat pozbawienia wolności. No i później jest czyn w 89 roku pod Piotrkowem, gdzie krzywdzi w sposób seksualny i morduje 4 chłopców.
Za każdy z tych czynów otrzymuje karę śmierci, potem w wyniku amnestii zostaje ona zamieniona na 25 lat pozbawienia wolności. Ale to jest człowiek, który właśnie nie był niepoczytalny. Możemy powiedzieć, że jego zachowanie było zachowaniem o charakterze chorym jak najbardziej, ale nie miało ono znamion niepoczytalności. On doskonale wiedział, co robił. Podobnie drugi ze sprawców, który również przebywał w Gostyninie, czyli Leszek Pękalski, na granicy normy intelektualnej i upośledzenia umysłowego. Jest taki program pod tytułem Cela numer, emitowany wiele lat temu na TVN-ie, gdzie można wysłuchać Leszka Pękalskiego, który z jednej strony, redaktor Miszczuk, zadają pytanie: panie Leszku, ale o czym pan marzy? I mówi: ojej, ja marzę o tym, żeby iść do ślubu i żeby mieć kochającą żonę i żeby mieć dzieci. I dwa zdania później mówi o tym, że uprawiał seks z nieboszczykiem. Jakby ten poziom rozwoju moralnego jakiegokolwiek u tego człowieka w ogóle nie istnieje. Czyn, którego on się dopuścił wobec dzieci czy wobec osób bezbronnych, nie jest dla niego czynem o charakterze negatywnym. No to już mówiłem, to już zostawię, drodzy Państwo, bo kolejne wykłady idą. Natomiast jeżeli mówimy o osobie skrzywdzonej, osoba skrzywdzona najczęściej zna sprawcę. W większości wypadków mówimy o tej sytuacji. Dlaczego? Bo sytuacje zresztą, o których opisuje, które opisuje Ewa Kusz i Małgorzata Terlikowska w książce Ja ci wierzę, czyli sytuacje, gdzie ktoś kogoś porywa w celu dokonania wobec niego takiej, a nie innej czynności o charakterze seksualno-władczym, są rzadkością. W większości sprawca przygotowuje się do ataku na osobę skrzywdzoną, do ataku na swoją ofiarę. Ktoś z rodziny, nawet około 30%, rzeczywiście badania wskazują, że jest to ktoś z bliższej albo dalszej rodziny, czyli ktoś, komu się ufa. Ktoś, kto tworzy wokół tej osoby, za chwilkę o tym będę więcej mówić, jeszcze chwilkę, pewien krąg zaufania, krąg tajemnicy. Słowo tajemnica jest tutaj szczególnie istotne. Częściej dziewczynki bardziej są narażone osoby niepełnosprawne, osoby z niepełnosprawnością, choć to jest też ciekawe zjawisko, bo z jednej strony cała literatura światowa na ten temat, jaka jest, myślę, że w większości wypadków te materiały, do których ja też dotarłem, na to jednoznacznie wskazują, osoby z niepełnosprawnością są bardziej kilkakrotnie narażone na doświadczenie przemocy o charakterze seksualnym, co z perspektywy bioetycznej w ogóle jest bardzo ciekawym zagadnieniem, bo w niektórych Stanach Ameryki wprowadza się takie zabiegi, nazywa się to zabiegi dla, właśnie nie pamiętam, czy Angel's Baby, czy Heaven's Baby. To są takie zabiegi braku intencjonalnego powstrzymania rozwoju biologicznego dzieci niepełnosprawnych intelektualnie po to, by w przyszłości nie padły ofiarą wykorzystania seksualnego. Są tego typu działania, które są podejmowane, moim zdaniem skrajnie nieetyczne, ale są tego typu działania podejmowane, nadal mało się o tym mówi, natomiast rzeczywiście są. Książka pod tytułem Rozmowy z pedofilem jest jedną z najbardziej wstrząsających książek, jakie w życiu czytałem. I nie chodzi teraz o moje samopoczucie, bo to nie jest istotne, tylko pamiętam na studiach z resocjalizacji mój profesor Stasiu Lipiński, praktyk, ogromne doświadczenie w resocjalizacji sprawców młodocianych i dorosłych, on nam mówi: słuchajcie, resocjalizacja i psychiatria to są takie dwie siostry i nie możecie podejmować działań resocjalizacyjnych, nie znając psychiatrii i psychologii. I on, chcąc sprawdzić nas, czy my się w ogóle nadajemy do tej resocjalizacji, on kazał nam czytać kiedyś opisy przestępstw i on obserwował nas. To jest nagrywane, ja wiem, że ktoś może powiedzieć, że to było nieetyczne. Nie, właśnie było to moim zdaniem zachowanie bardzo etyczne, bo on powiedział wprost: nie możecie po tych studiach iść tacy jałowi do zakładu karnego. Nie możecie iść do poprawczaka, gdzie spotkacie się z brutalnym językiem i powiedzieć: ale ja studiowałem resocjalizację, ja mam fach w ręku. Nie ma fachu w ręku. Nie, musi poznać pewnego rodzaju język i ból, który tutaj jest. Dlaczego o tym, drodzy Państwo, teraz mówię? Bo w książce Rozmowy z pedofilem my widzimy metodyczne, chłodne, potwornie inteligentne działanie sprawcy, który wykorzystał setki dzieci. I on był harcmistrzem, był jakimś urzędnikiem kościelnym, był osobą, do której rodzice sami przyprowadzali mu dzieci jako do człowieka godnego zaufania. On z nimi tworzył krąg tajemnicy, krąg bardzo złej tajemnicy. On dawał im coś, co powodowało, że mieli do niego niepojęte zaufanie. I na tym polegało ten etap stawania się, byśmy powiedzieli, tutaj osobą skrzywdzoną, czy rzeczywiście tutaj osobą w postaci bycia ofiarą tak naprawdę. Jeśli chodzi o... Będę powoli kończył tutaj, żeby był kolejny wykład, natomiast
o symptomach, symptomy wykorzystania seksualnego dziecka, i o tym też mówi Ewa Kusz w książce, w rozmowie z Gosią, z panią redaktor Telikowską. Ewidentnie, drodzy państwo, możemy powiedzieć, że nie ma jednych. Najbardziej wyrazistymi symptomami wykorzystania seksualnego dziecka są ciąża, choroby weneryczne, a także inne istotne zaburzenia w układzie moczowym, płciowym, prawda, u dziecka, prawda? Ale pozostałe zachowania u dziecka, które jest wykorzystanie seksualne, mogą być różne. Z jednej strony to może być wycofanie psychospołeczne, a z drugiej strony niespotykana nadaktywność na przykład. To może być udawanie pewnych czynów o charakterze seksualnym. Pamiętam, jak moja żona, która z zawodu jest terapeutą dzieci z autyzmem, jest oligofrenopedagogiem, mówiła, że nagle jedno z jej dzieci w szkole, które poddawała terapii, zaczęło używać sformułowań wyjętych z filmu pornograficznego. Co no, świadczy o tym, że gdzieś skopiowało, na zasadzie pewnej echolalii na przykład, jak u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, pewnego rodzaju sformułowania. Mówimy o wycofaniu się, mówimy z drugiej strony o pewnej adaptywności, mówimy o nagłym, niespodziewanym zainteresowaniu się tym, czym jest w ogóle seksualność człowieka. Tych symptomów może być bardzo dużo, prawda? Możemy mieć one bardzo różne, prawda? Nagłe i niespotykane zmiany nastroju, pojawienie się lęku. W jednym z przypadków, które analizowałem, związany z niezawiadomieniem organów ścigania, u dziecka pojawiło się moczenie nocne, które także jest pewnego rodzaju symptomem, na który trzeba w tym wypadku zwrócić uwagę. Będę tutaj powoli, myślę, że chciałbym zwrócić uwagę na kilka najważniejszych rzeczy. Te prezentacje, nie wiem, czy będziemy jakoś tam udostępniać, czy nie. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę na jedną bardzo ważną rzecz. Jest taki film, który się nazywa Mystic River, Rzeka Tajemnic, w reżyserii Clint Eastwooda, z świetną jego muzyką. Jest tam taka scena, gdy na początku tego filmu chłopiec zostaje porwany przez dwóch sprawców, udających policjantów, i zostaje przez nich brutalnie skrzywdzony seksualnie, zostaje przez nich wykorzystany seksualnie. On w końcu ucieka, ale po wielu, wielu latach to doświadczenie, które psycholodzy by nazwali traumą, czy psychiatrzy, ono w nim cały czas siedzi. Ono zmieniło go całkowicie. Sean Penn, który gra tam jego kolegę, mówi wprost, że i Kevin Bacon, że on nigdy nie wrócił do siebie. On nigdy nie był już sobą samym, nigdy już nie był tą samą osobą. Ta krzywda, która jej doświadczył, doprowadziła u niego do całkowitej zmiany. Gdy czyta się wspomnienia ludzi z 60., 70. lat, a mam teraz taką możliwość, gdzie czytam, na zdrowie, gdzie czytam tego typu wspomnienia, widać, jak jeden czyn, pamiętam, jeden czyn w 68 roku dokonany przez człowieka, cały czas siedzi w tej osobie. Ona cały czas o nim pamięta. Jeden czyn. Jedna ze spraw, którą analizuję teraz w sposób bardziej dokładny, jestem opiekunem jakby tej sprawy, dotyczy jednego czynu, które osoba, której ufała dziewczynka, dokonała raz. 12 lat temu. Jest po 3 terapiach, po 2 konsultacjach psychiatrycznych, cały czas. I to nadal siedzi w niej. To jest właśnie trochę tak, jak powiedziała słusznie Ewa Kusz w książce Ja ci wierzę. Osoby wykorzystane seksualnie, o tym mówi Anna Zachin w książce Rozmowy z pedofilem, nagle niespodziewanie, dramatycznie i brutalnie przestają być dziećmi. Ale Ewa Kusz zwraca uwagę na to słusznie jeszcze, ale nadal nie są dorosłe. Weszły w potworny świat, którego nie powinny nigdy doświadczyć. Na tym polega specyfika traumy, ale jednocześnie tego, o czym powiedziałem na początku w tytule, psychopatologii zła, pewnego obiektywnego zła, które dzieje się w tym człowieku. Kończąc, drodzy państwo, no właśnie mówimy o pewnego rodzaju pewnej terapii, prawda, tutaj. I jeżeli chodzi o terapię, to jest przede wszystkim budowanie tej perspektywy bezpieczeństwa. To jest uświadomienie dziecku i pamiętanie też o tym i o sobie dorosłej, że to nie jest jej wina. Jest taka niesamowita scena w filmie Buntownik z wyboru z nieżyjącym już Robinem Williamsem i świetnym Mattem Damonem, gdy oni już kończą terapię i Robin Williams podchodzi do niego, jak to Robin Williams z brodą, prawda, taki fajny facet, nie twardy gość po Wietnamie. Mówi, to nie jest twoja wina. I Matt Damon, genialny, wybitny, buntownik z wyboru, mówi, wiem. Nie, to nie jest twoja wina. On mówi, wiem. Nie, nie, to nie jest twoja wina. Matt Damon już taki, wiecie, wkurzony,
koncepcja do Larda Millera, frustracja rodzi agresję, on zaczyna używać wulgaryzmów, mówi, co ty robisz? On mówi, to nie jest twoja wina. I w pewnym momencie Matt Damon pęka. Po prostu pęka jak taki mały chłopiec, który wtula się w ramiona Robina Williamsa i dopiero wtedy zaczyna czuć się bezpiecznie. To jest właśnie ta perspektywa terapii, żeby uświadomić, że to nie jest twoja wina i masz prawo czuć się bezpieczny. I wszelkie działania systemowe, które powodują, że to dziecko nie czuje się bezpiecznie, czy osoba dorosła, właśnie dlatego są tak bolesne i tak skandaliczne. Jeżeli jest sytuacja, w której osoba skrzywdzona widzi sprawcę i nie jest zaopiekowana, to jest to sytuacja potwornego, byśmy powiedzieli wprost, skandalu. Kończąc, to jest takie sformułowanie, które właśnie Antoni Kępiński gdzieś tam znalazł, gdzie właśnie mówimy o tym, że psychopaci istnieją zawsze, ale w czasach chłodniejszych my bywamy ich sędziami, a w czasach gorących oni panują nad nami. No, nie ukrywam, że mam nadzieję, że bo właśnie to też chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Są różne polityki, gdy mówimy na przykład o resocjalizacji sprawców. Byłem ostatnio w poradni, która zajmuje się terapią i resocjalizacją sprawców. Jest to pierwszy element pewnej profilaktyki, który powinien iść. Bo wyobraźcie sobie człowieka, który skrzywdził dziecko, jest w więzieniu. W tym więzieniu czegoś tam, nie wiem, próbowali do terapii, resocjalizacji. I po 12 latach, bo było to wykorzystanie seksualne dziecka, on wychodzi i idzie do poradni. I mówi, dzień dobry, ja 12 lat siedziałem w więzieniu za wykorzystanie seksualne dziecka. Czy jest może jakiś psycholog albo psychiatra, który by mi pomógł? I mówi o tym w rejestracji, nie? No i konsternacja jakby w tym momencie jest czymś całkowicie naturalnym, ale jednocześnie pytanie, kto mu pomoże? Bo tu nie chodzi o to, że on jest teraz biedny i trzeba go przytulić. Nie, ale trzeba doprowadzić do tego, żeby on nie powtórzył tego czynu. Bardzo dziękuję.